Pan radny Ireneusz Olech, bardzo proszę. Korzystając z okazji, witam Panie Wojewodzie, chciałem się dopytać kwestii BDI, która ma przebiegać przez powiat wadowicki. No jaki etap na dzień dzisiejszy ta realizacja jest w trakcie? Czy to jest tutaj akurat to, co pogłoski, to, co gazety piszą, czy to jest prawdą? I jakie są realne szanse, żeby za 5 lat ta inwestycja ruszyła? Baska. A no tak, faktycznie to są akurat gazety powiatowe, które opisują, że raz jest to nierealna inwestycja, raz jest realna tylko na 10 lat. Bardzo bym poprosił o przybliżenie. Szczegółów realizacji tej inwestycji to Państwu dzisiaj nie przybliżę. Mogę taką informację przygotować, ponieważ nie ma po stronie wojewody nic z tej kwestii do zrobienia. Tak? No, to się dzieje w skali rządu i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Ale nic też nie słyszałem, żeby to były działania jakieś pozorowane, czy takie pod publikę. No, wszystko, co w tej chwili jest planowane i gdzieś się przejawia, że jest w projektach, to jest realizowane. To rzeczywiście rząd pracuje. No, nie robimy na niby. Nie mam jakby jakichś informacji większych niż to, co gdzieś do Państwa dociera. Jeśli jest takie życzenie, to jeśli pan przewodniczący wystąpi z takim zapytaniem, to przygotujemy jakąś informację szerszą. Natomiast nie spodziewając się, jakby, że ta kwestia może Państwa interesować jakoś szerzej, nie zasięgałem informacji. Natomiast akurat tym Wydziałem Infrastruktury i tymi kwestiami zajmuje się pan wojewoda Piotr Świk i on ma w naturalnym obiegu. Bo taki mamy podział obowiązków. Szanowni Państwo, myślę, że takie wystąpienie przygotujemy, takie zapytanie, bo rzeczywiście BDI to dla nas no, priorytet i okno na świat. Czy, bardzo proszę, pan radny Józef Łaska. Panie wojewodo, od 1 października jest nowe finansowanie służby zdrowia. Mógłby pan coś na ten temat powiedzieć, jak te pierwsze dni funkcjonowania nowego organizacji jest w województwie małopolskim? Jakie są zagrożenia, ewentualnie jakie zależy? Jak najbardziej tak, akurat kwestia zdrowia to jest moja działka. Zagrożeń nie ma żadnych. Wszystko, co jakby było zaplanowane do osiągnięcia, zostało osiągnięte, ponieważ jakby celem tych zmian były dwie kwestie. Może ja tylko powiem te, które jakby najbardziej się przebiły. Pierwsza sprawa, przejście z systemu wynagradzania za kontrakty, kontraktowanie świadczeń, rozliczanie na finansowanie ryczałtem dla szpitali, które weszły w tak zwaną sieć, czyli dla szpitali tworzących podstawowe zabezpieczenie szpitalne. Tak to się fachowo nazywa i tak to funkcjonuje w wielu krajach zachodnich. Czym jest rzecz? Ja prawie 8 lat byłem dyrektorem, zastępcą dyrektora spraw administracji i logistyki Szpitala Powiatowego w Brzesku i wiem, że to trzeba było zrobić. Pacjent, który trafiał do szpitala ze skierowaniem od lekarza rodzinnego do specjalisty, na przykład internisty, bo jakieś tam problemy z żołądkiem, podejrzenie wrzodu, czy jakieś takie na przykład sprawy, był przebadany, zdiagnozowany i trafiał później do oddziału szpitalnego, żeby wykonać mu, powiedzmy, jakiś tam zabieg zabezpieczenia wrzodu, czy coś trzeba było zrobić. Ponieważ to wszystko trwało w czasie, to kilka razy przechodził badania, bo raz miał tomografię, przyjęcie za 2 miesiące, trzeba powtórzyć tomografię, powtórzyć badanie, to wszystko kosztuje. W końcu jak trafił, zrobiono mu to, wyszedł, przy okazji zbadano, że na przykład to już była to niewiasta i jeszcze wymaga pewnych interwencji związanych ginekologicznych. I nie można było od razu pacjenta przerobić, ponieważ nie dało się rozliczyć procedur. Pacjent musiał wyjść, odczekać, pójść do rodzinnego, pójść do specjalisty, dostać skierowanie, zaplanować przyjść na oddział i dopiero zrobić. Ta reforma pozwala, żeby traktować pacjenta kompleksowo. Czyli jak ktoś już przejdzie przez specjalistę, przejdzie do szpitala, to wszystko, co wymaga, żeby mu zrobić, należy jakby mu zrobić, jeszcze zapewnić rehabilitację po wyjściu, żeby nie było tego czekania, żeby to była ciągłość. I to ma się zmieścić w tym ryczałcie.
Także to jest jak najbardziej rozwiązanie dobre. Ono powinno przynieść z jednej strony lepsze gospodarowanie środkami, niepowtarzanie wielu niepotrzebnych badań przy różnej okazji, podejście bardziej tak do człowieka całościowe. My z reguły chorujemy na kilka rzeczy. To jest jeden temat. A drugi, który jakby reforma wprowadziła i zmieniła, który budził pewne emocje, związany był z całodobową opieką, nocną opieką świąteczną lekarską, bo państwo że lekarze rodzinni są do 18, od poniedziałku do piątku, a później już nie chcą pracować tak jak to w niektórych filmach gdzieś tam oglądamy, że tam lekarz, prawda, jeździ po wsi, leczy wszystkich i tak dalej, jest na każde wyzwanie. U nas jednak wywalczyli lekarze, że nie, oni do 18 i za te pieniądze na opiekę rodzinną to tyle, a potem trzeba odrębnie zapłacić i odrębnie zakontraktować. I skutki jakby tego były takie, że przykładowo, gdy ja potrzebowałem dane, ile pacjentów przyjmuje szpitalny oddział ratunkowy w Brzesku średnio dziennie do projektów unijnych, to wychodziło mi, że na 100-tysięczny powiat brzeski około 50 dziennie pacjentów przyjmuje SOR, czyli w trybie takim ratunkowym. Obok sąsiedniej Bochni, taki same około 100-tysięczny powiat, szpital dziennie SOR wykazywał 100 pacjentów. Pytanie, dlaczego? Otóż w Brzesku lekarz, który miał zakontraktowany szpital, miał kontakt na całodobową opiekę medyczną i za węgłem w tym samym korytarzu siedział lekarz rodzinny plus pediatra, prawda, który to zapewniał, więc jak ktoś trafił na SOR niesłusznie albo po prostu nie wymagał takiej opieki, mówię, no z tym to nie pan idzie tutaj za róg i jest pan obsłużony tak jak trzeba, bo to nie wymaga, żeby czekania na SOR-ze. I teraz jakby to po stwierdzeniu zostało wprowadzone, czyli kto ma SOR, kto ma izbę przyjęć, ma pacjentów przyjmować całodobowo, nocnie i świątecznie. Ale oczywiście są takie obszary, gdzie szpitali jakby nie ma, albo są odległe i tam troszeczkę zrobiło się problemu, że jak gdzieś przychodnia była, no to teraz jest pytanie, czy do tej przychodni ktoś będzie szedł, czy jednak pojedzie do szpitala, wiedząc, że szpital przyjmuje też w trybie nocnej i świątecznej opieki. I to wymaga jakby pewnej analizy, zobaczenia, jak to działa. Natomiast na pewno to nie jest rozwiązanie złe czy gorsze, wręcz przeciwnie. To jest zdecydowanie dużo lepsze rozwiązanie dla pacjentów, którzy szukają pomocy w nocy czy w jakiejś sytuacji takiej nagłej, bo nagle dziecko stanie gorączki czy coś się dzieje. Także nie ma żadnych obaw, że coś się dzieje złego, wręcz przeciwnie, wszystko dzieje się dobrze i jakby całościowo na to patrząc, idą też dodatkowe pieniądze, ponieważ no, minister Radziwiłł tam już od Morawieckiego, korzystając z tego, że przychody są wręcz niewyobrażalnie wyższe niż ktokolwiek planował. Nagle gdzieś się ujawniły, że one były zawsze, tylko nie wiadomo, gdzie były kierowane, więc też i pójdą pieniądze na zapłacenie wszystkich prawdopodobnie nadwykonań za ten czas, żeby niejako na start nowego systemu dać szpitalom takie uwolnienie się od bagażu. Od tego, że mają jakieś zobowiązania, bo wykonali coś, natomiast wchodzą w nowy system i mają za to nie zapłacone. Więc te finanse też dla szpitali się poprawią. Natomiast, proszę Państwa, pozwólmy też analizować to wszystko. Bo każdą zmianę trzeba później popatrzeć, ocenić, skorygować. To nie jest tak, że to wszystko jesteśmy mądrzejsi od razu. Natomiast było pytanie, czy próbować zmieniać i naprawiać? Czy udawać, że jest jak jest i niech tak będzie dalej? Ten rząd nie chce tego robić, chce rzeczywiście to wszystko poukładać, poustawiać i potrzebuje do tego po prostu więcej czasu. Szanowni Państwo, do zadania pytania zgłaszała się Pani Maria Pączyk. To tu pewnie Pani podejdzie, bo ja wiem, Pan Zbyszek ma mikrofon i ma przewagę, ale Pani była wcześniej. Pani Maria, podejdzie może tu do tego mikrofonu, a później Panie Zbyszku, Pani. Panie Wojewodo, Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja korzystając z tego, że Pan Radny Józef Łasak wywołał sprawę szpitala, ponieważ jestem wieloletnim pracownikiem, chciałam Pana zapytać, czy rząd ma na myśli, czy pracuje, czy przygotowuje, żeby kiedyś odciążyć ZOZ-y, tak jak nasz ZOZ, od tego wielkiego balastu, który narósł w postaci wielomilionowych długów. Stało się to między innymi też tak, że cały czas były u nas na przykład ponad limity
niedoszacowanie wartości za punkt. Chciałam zapytać właśnie, czy jest to w jakichś planach, czy mamy szansę, ponieważ bardzo, a bardzo nam to utrudnia. Cały czas służymy pacjentom, jesteśmy publiczną jednostką i nie mamy prawa odmówić przyjęcia pacjentów, a na przykład jak za 2 miliony ponad limitów wykonamy, dostawaliśmy około 30% z tego. Bardzo proszę o odpowiedź. Dziękuję pani. Ten balast lat ubiegłych, bo niektóre szpitale mają balast jeszcze od czasu tej ustawy 203 i tych historycznych zobowiązań i z tego nie wyszły. Szpital Brzeski, w którym pracowałem, myśmy chyba 5 ostatnich lat byli zawsze na plusie, najwięcej chyba 500 000 na plusie, ale no, tam pani dyrektor Szczurek-Żelazko, obecnie pani wiceminister jako dyrektor naczelny, I również ja jako zastępca do spraw logistyki i kolega do spraw medycznych, to jednak cały czas gospodarowaliśmy tak, żeby pilnować procedur, pilnować kosztów, pilnować tych wydatków i jednocześnie otwierać świadczenia, w których były nisze, czyli jakby wzbogacać kompleksowo tą ofertę. Między innymi nie oddał szpital w Brzesku na przykład lekarzy rodzinnych, POZ-y, które gdzieś tam tak bardzo ochoczo przechodziły, że to NZOZ-y powstawały i lekarz tam jakby sam rok kontrakt, to w przypadku Brzeska udawało się je ratować, a dzięki temu te przychody do jednego worka wchodząc trzymały troszeczkę też i szpitalnictwo, które było niedofinansowane. Natomiast są szpitale, które rzeczywiście ciągną taki bagaż. Wynikły niestety, powiedzmy sobie szczerze, także trochę ze złych zarządów, złych historii. I teraz, żeby to wszystko tak jakoś jednorazowo odciążyć, to rząd ma tą świadomość, ale jakby też no, nie jest to tak, że szpitale mają jednakową sytuację. W przypadku niektórych odcięcie, bo już było w historii takie odcinanie zadłużenia szpitala, nie powodowało żadnych efektów. Przeciwnie, no, było 3 konto, to znowu, prawda? I po roku, dwóch sytuacja się odtwarzała skutecznie, że znowu generowała zadłużenie. Będzie w tym kierunku jakieś w drugim jakby ruchu, to znaczy poprzez zwiększanie pieniędzy w ogóle, poprzez powołanie restrukturyzowania tego zadłużenia, poprzez wspomaganie na przykład inny sposób, na przykład zakupy drogiego sprzętu, żeby szpital nie dźwigał tego sam, tylko na przykład był odciążony po dostanie. Teraz w tej specustawie, która weszła, są pieniądze na zakup sprzętu dodatkowe, zupełnie nieoczekiwane, jeśli chodzi o szpitale tam onkologiczne i jeszcze jakieś tam endoprotezy chyba na chirurgię, już nie pamiętam dokładnie, w każdym razie to w tych dniach to weszło, plus oczywiście pieniądze na gabinety, na zabezpieczenie pasażera gabinetów w szkołach. Więc wszelkie możliwe środki, one będą w zdrowie szły i w ten sposób próba będzie jakby odbudowanie kondycji finansowej. Szpital, na każdy powiat szpital powinien istnieć. To jest taki zadano. Podstawa, że na szpital w powiecie jest. Natomiast w różnych powiatach jest różna sytuacja. Tak samo jak jeszcze różna sytuacja jest na przykład w Krakowie, gdzie jest zagęszczenie szpitali, gdzie są kliniki, które zadłużenie w porównaniu z waszym to mają niektóre większe. Tam. Tutaj chyba jest kilka milionów, o ile pamiętam, tak? Więcej? 30 milionów. Autościel. Faktycznie. Myślę, że trzeba teraz zobaczyć, jak w nowym systemie szpital będzie się zamykał i tutaj, żeby móc ten ryczałt sobie podnosić. Ponieważ ten ryczałt daje taką... No są obawy, że dostałeś pieniądze w kupce, to jak źle zarządzasz szpitalem, to przyjmiesz mniej, pieniędzy masz więcej, czyli jesteś do przodu, jest ok. Przez rok tak, ale trzeba sprawozdać, co się zrobiło i z wyliczenia tego, co się zrobiło, ma być pokrycie, że te pieniądze zostały przerobione. Bo jeśli nie, to w następnym roku ryczałt zostanie obcięty. Natomiast jeśli przerobione będzie więcej i pokazane będzie w tych świadczeniach, że rzeczywiście mieliśmy taki ryczałt, ale zrobiliśmy więcej, ryczałt może być podniesiony. Czyli w ten sposób można dźwigać kontrakt, no już nie kontrakt, ale tę kwotę finansowania szpitala z roku na rok. Szybkiego rozwiązania w najbliższym czasie nie będzie, żeby odciąć zadłużenie albo coś z nim zrobić, natomiast jest problem analizowany, jakieś wsparcie w tym kierunku, no, pewnie z czasem będzie też przygotowywane.
Dziękuję. Bardzo proszę, panie Zbyszku. Panie wojewodo, ja bym tutaj z tego miejsca chciał zaapelować powtórnie o przywrócenie całodobowej obsługi specjalistycznej karetki w Andrychowie. Przypomnę panu wojewodzie, stacjonuje samochód w garażu przez całą noc, czyli od 7 do 23. Od 23 do 7 rano nie ma obsady tej karetki. Obsadę odebrał były wojewoda Mile. Wielokrotnie zwracaliśmy się do wojewody o przywrócenie tej całonocnej obsady. Na tyle jest teraz sytuacja zła i będzie zła, że nie ma nocnej świątecznej opieki w Andrychowie. Mieszkańcy prawie 1/3 powiatu będą przyjeżdżać do Wadowic. I obsada tej karetki naprawdę w dużej mierze pomoże. Jest dużo przedsiębiorców, jest wielu turystyka, rozwija się turystycznie gmina Andrychów. Obsługuje ta karetka gminy Andrychów i Wieprz. Tak więc apeluję i jaka jest szansa na przywrócenie tej karetki, obsady karetki w Andrychów. Znam ten temat, ponieważ on jest przedmiotem już iluś wystąpień, chyba dwóch lat tam wnioskowane i w pewnym momencie myśmy przekazali również do Ministra Zdrowia, żeby zwiększyć nam w systemie tutaj również i o tą karetkę. Tam było nie tylko tą, bo jeszcze jest kilka miejsc takich, które z naszego punktu widzenia wymagały, że można byłoby tam polepszyć te warunki. Natomiast jakby minister odpowiedział odmownie z dwóch powodów. Po pierwsze, że 24 godziny zespołu przez rok to jest około 1 000 000. Żeby zwiększyć w systemie tą karetkę, to ja ten 1 000 000 muszę dostać, a ratownictwo jest finansowane z budżetu, a budżet jest ufalany całościowo. Jeśli budżet na dany rok był tak ufalany, to tych rezerw nie było. Mimo że te rezerwy tak pojawiły się pewne, żeby coś zrobić i nasz wniosek poszedł, to jakby odpowiedź odmowna była z drugiego powodu, że teraz akurat w tym okresie będzie procedowana, to chyba na dniach, nowa ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która, no tam jest kwestia uetatowienia ratowników, upublicznienia w sensie, że, żeby nie startował ktoś w konkursie na ratownictwo, no bo teraz podmiot zewnętrzny mógł na przykład wystartować. No nikomu nie szło do głowy, że na przykład wystawić na przetarg karetkę policyjnej drogówki, prawda, żeby tam ktoś się kupił i zabezpieczał. Natomiast z pogotowiem właśnie tak to wyglądało. Zgłaszało się konkurs, przetarg i każdy, kto pokazał, że ma obsadę, ubranka ma, prawda, no to samochód ma, no to mógł wystartować. No a jaki był związek takiego? No, głównie to Falb jakby tutaj mobilizował się, żeby przejąć duńską, a w tej chwili udziały polskie też tam są firma. Natomiast więc te zmiany wchodzą, więc jak wchodzą te zmiany, no to nie można jakby w systemie eksperymentować, póki one nie wejdą. I trzeci jakby powód to to, że ratownicy, jak Państwo wiedzą, protestowali, zażądali podwyżek 400 zł do pensji teraz i 400 i 800 do końca roku, dostali ostatecznie rzeczywiście praktycznie prawie tyle, to jest no, znacząca podwyżka jednak, a od stycznia już jakby do też kolejne 400 zł do pensji, czyli idą w ślad za pielęgniarkami. No i to zjadło wszystkie oszczędności. A trzeci jakby był argument, który Państwa tutaj troszeczkę ministerstwo nam odbijało, to to, że z danych ile jest interwencji tutaj z tego terenu, no wynikało, że jedna w godzinach nocnych to załoga tutaj wyspała, no, tak powiem może obrazowo. Więc jest pytanie, czy dlatego, że gdzieś jest potrzeba terytorialnie, bo jest dłuższa droga, bo jest ten stawiać ambulans, który tyle kosztuje w ciągu roku z zespołem, jeśli wychodzi, że jest interwencja jedna co drugi dzień. Tu jakieś względy ekonomiczne też trzeba zachować, zwłaszcza, że nie wszystkie parametry czasami do końca jest sens brać pod uwagę. Podam panu Państwu taki przykład. Mamy miejsca w Małopolsce, gdzie dojazd ambulansu jest dłuższy niż te 15 minut. Do 20 schodzi, po prostu nie da się inaczej dojechać. No ale w Krakowie w godzinach szczytu mamy dojazd ambulansu i pół godziny. No bo po prostu nie dotrze, mimo że ma pojechać na obwodnicę na przykład Krakowa w stronę Skalina. No. Wszystko zależy od różnych jakby względów. Dlatego ten system jakby musi być w pewien sposób zoptymalizowany, żeby się zmieścił w budżecie. Także temat tutaj waszej, on nie jest definitywnie przesądzony, natomiast na czas kilku
lub jeśli kilkunastu miesięcy do momentu przeprowadzenia analiz po tych zmianach, jak ten system działa, przypuszczam, że minister nie zgodzi się na korektę. Mimo że teoretycznie wojewoda ustala system ratownictwa, jakby ten, to jak on idzie do zatwierdzenia do ministra. Jeśli minister mówi nie, no to ja nie jestem w stanie tego przeforsować, nawet bym państwa bardzo tutaj lubią. Widzę, że pan Zbyszek nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią. Bardzo proszę dopytać jeszcze. Panie wojewodo, tutaj z uwagi na to, że taki argument główny obsady tej karetki jest taki kuriozum, że obsada tej karetki przez lekarza, przez dyżur zarabia 1400 zł, co ratownik przez cały miesiąc nie zarabia. I tutaj są oszczędności. Panie wojewodo, bo stacjonując karetka, obsada stacjonuje 16 godzin i jest problem z obsadą tego lekarza tej karetki. I tutaj oszczędność, nikt nie przyjdzie do pracy na jedną 16 czy jedną godzin. Mają płacone za godziny. Jest kontrakt na godzinę, nie jest jako zatrudniony w tej karetce, znaczy w systemie. I tutaj są oszczędności, bo nikt lekarz, żaden lekarz nie przyjdzie, bo jak nie ma pełnego etatu, są takie kuriozalne ceny. A to panu tutaj... I obsada stacjonuje przez całą noc. Jedna karetka w powiecie, jak pan wojewoda wie, a pan również wojewoda wie, że to jest służba. I nie to, że ratownicy będą spać w nocy, czy strażacy, czy tak dalej. Jest to służba mieszkańcom. Jest sytuacja, jest Andrzejów jest górzystym terenem, ciężko też dojechać w tej sytuacji. Akurat mówi pan o karetkach, które typu jest, gdzie jest oczywiście w obsadzie lekarz. Natomiast to, co pan mówi, że z powodu niskich godzin jakby jest problem z lekarzami, nie jest prawdą. Generalnie jest brak lekarzy i nie chcą lekarzy pracować w pogotowiu w momencie, gdy zarabiają dobrze gdzie indziej, mają oferty gdzie indziej. Ja w ciągu roku zlikwidowałem na prośbę szpitali, państwo media tam mogą czytać, czasami się buntowali, nawet powiat krakowski dał opinię negatywną, no, jeśli chodzi o Krzeszowice na przykład, no i co z tego? No, dalej nie ma lekarzy, no to co można zrobić? Nie ma lekarzy w karetkach, no to nie ma z czym obsadzić. No, trudno kogoś za to karać i w tej chwili poszedł do ministra, żeby już teraz obniżyć też chyba powiecie limanowskim, powiecie lczewskim, jedną meskę i te Krzeszowice. A w ciągu roku to było 8 tych wniosków. No, nie znam do końca analiz, dlaczego ci lekarze nagle tak znikają, ale nie jest dla nich to atrakcyjna praca w pogotowiu. Na zachodzie zresztą ratownictwo działa bez lekarzy, nie wiem czy państwo mają taką świadomość. Ratownictwo dzisiaj wykształcony i taki przygotowany, wyćwiczony ratownik potrafi więcej niż lekarz, który na przykład jest jakiś specjalny. I tam jest to. No. Już nie jeżdżą dentyści na szczęście, ale no, niekoniecznie obecność lekarzy, jak nie zapisuje już recept lekarz, bo to chodzi o recept, nie pisze recept, to nic nie daje. Ratownicy naprawdę potrafią więcej. I ambulans tak naprawdę jest takim czymś na kształt no, wyspecjalizowanej taksówki. Ona pacjenta zaopatrzyć, ocenić, przesłać już gdzieś tam na miejsce dane, bo nic więcej z nimi tak już nie zrobi, nawet jeśli ciężki wypadek. I bezpiecznie podtrzymać mu czynności życiowe, dostarczyć go we właściwe miejsce, zależnie od tego, czy on ma kłopot z sercem, czy wymaga natychmiast operacji, czy przetoczenia krwi, czy na centrum oparzeniowe itd. I to oni doskonale w tej chwili robią, podnosili od lat swoje kwalifikacje. W związku z tym nie wiadomo, czy w wyniku nowej ustawy w ogóle nie będzie, że będą tylko ratownicy. Więc musimy na to poczekać. Musimy poczekać na te zmiany, przeanalizować je, zobaczyć i wtedy dopiero się zastanawiać, ewentualnie wrócić do tematu Andrychowa i tutaj kontraktu na ambulans. Jak będziemy już widzieli, jakie są skutki tych zmian i jak te zmiany wyglądają. Także też proszę troszkę czas. Czas i cierpliwość. Pan Jerzy Sikora, pan Jarko, bardzo proszę. Dzień dobry, panie wojewodo, mam pytanie. Ja jestem mieszkańcem radnym z gminy Buchacz. Interesuje mnie dokończenie budowy zbiornika Świnna Paryba. Jak wiadomo, 26 lipca pani premier otworzyła zbiornik. Ale jak panu wojewodzie na pewno wiadomo, że ten zbiornik nie jest do końca skończony. Są jeszcze do roboty zrobić ta wyczyszczenie dna jeziora. Mam pytanie, czy rząd w budżecie na 2018 rok ma na myśli dokończenie budowy zbiornika wodnego Świnna Paryba. Dosłownie słowa znaczy dokończenie.
bo ten zbiornik jeszcze nie jest dokończony, a został otwarty po raz kolejny. Dziękuję. Wprowadzacie zamieszanie i potem to wiadomo, jak to było. Zbiornik został otwarty w tym zakresie, które zostały dopuszczone i odebrane i przerobione 40 parę milionów w budżecie, które należało przerobić. Natomiast ze zbiornikiem będzie jeszcze dużo zachodu związane z otoczeniem i związane z wykorzystaniem tego terenu, a także ze samym zbiornikiem. Między innymi są tematy, które są rozpisane i będą wykonane, które wymagają czasu, związane na przykład z ustabilizowaniem osuwisk, które tam są. Ale też Państwo wiedzą, jak kopią gdzieś drogę, robią coś. Nikt nie kładzie w tym samym roku, co przekopał jest, nie od razu asfalt. To musi popracować, musi przetrwać jakiś sezon opadów, deszczy, przymrozków, wszystkiego, żeby dopiero można było ocenić i zrobić ten następny krok. I tak samo tam prace są rozpisane na co najmniej 2 lata, jeśli chodzi o te kwestie odkrzaczania, o kwestie te. Będą oczywiście także obniżenia poziomu zbiornika, które będą na ten temat wymagały pracy. Ale to nie są rzeczy, które gdzieś są zawieszone, że kiedyś ktoś zrobi. Nie. Wreszcie ten wieloletni plan idzie zgodnie z marszrutą. I idą konkretne pieniądze, które na dany rok są potrzebne. I to trzeba docenić. Bo mógł się budować w sposób symboliczny ten zbiornik jeszcze ileś tam lat. Nie. On teraz jest, ma ustawioną marszrutę i będzie to, co należy się dziać, będzie się działo w określonym tym i pieniądze na zbiornik kolejne też będą. Teraz mówiliśmy tu konkretnie. Czy będą przeznaczone pieniądze w przyszłym roku w budżecie, czy nie będzie? Jeżeli pan wojewoda może powiedzieć, jaka kwota? Konkretnie, będą, nie będą, kwota 100, 250 milionów. Konkretnie mówicie panowi, jaka ta kwota będzie. Konkretnie mnie interesują. Jestem mieszkańcem, zostałem wysiedlony na jeziora. 50 lat, od 63 roku została budowana zapora. Pan tego może nie wie, ale ja wiem. Bo na dnie jeziora, w tej chwili nad moim domem, starym moim domem jest 3 metry wody. Obserwuję, rozbiór zdjęcia. Interesuje mnie konkretnie. Są tutaj mieszkańcy, tak samo, którzy zastanawiacie musieli wysiedlić. Konkretnie nas interesują. Dziękuję. Konkretnie panu odpowiem, jak budżet stanie w Sejmie, zostanie uchwalony, a dopiero jest skonstruowany. No to ja panu mam odpowiedzieć konkretnie. Ale czy wojewoda wnioskuje urząd wojewódzki? To nie jest inwestycja wojewody, to jest inwestycja ministra ochrony środowiska i on wnioskuje. Przepraszam, ale wojewoda jest przedstawicielem w terenie, tak? I jak dostanie od ministra informację, natychmiast do pana czekam. To może pan mieć. Panie wojewodo, nie wiem, czy pana źle zrozumiałem, ale w jakim kraju my żyjemy, jeżeli obecny rząd patrzy na pacjenta poprzez ekonomię? Niech to kosztuje, tak jak pan powiedział, 1 000 000 złotych rocznie dodatkowych pieniędzy, jeżeli uratuje się tylko jedno życie. Czy życie jest wycenione według obecnego rządu? Moim zdaniem nie. Pan Brzeszko właśnie zrozumiał, te działania właśnie idą, żeby myśleć nad pacjentem. Natomiast system finansowania, to przecież myśmy go nie wymyślili, tylko przejęli. My rządzimy dopiero 2 rok, jeszcze nie cały, tak? No, te pieniądze ktoś kiedyś tak wymyślił, tak to zostało wymyślone, żeby w ten sposób taka składka z naszych poborów szła na zdrowie. I teraz, żeby ją jakby zwiększyć, to trzeba poczekać, żebyśmy my też coraz bardziej, a coraz bardziej zarabiamy lepiej, to się jakby czuje i uzyskać zgodę, że jesteśmy w stanie skłonni, żeby na przykład obciążenie na zdrowie stanowiło większy procent naszych dochodów niż wtedy. I to się dzieje, natomiast no, wie pan, ja nigdy nie mierzyłem zdrowia przez ekonomię i człowieka tutaj po prostu
Jest to jakieś takie konfabulacja. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ewentualnie musiał czy próbował skorzystać z opieki zdrowotnej, chociażby w Anglii, tylu lat tam pracuje. Przecież ja to mówię, co jest. No, Matko Boska, lepiej nie korzystać z lekarza tej podstawowej opieki tam, w tych przychodniach gdzieś tam w Londynie czy coś, bo to się nie wyleczyć, nie tak. Masakra po prostu wyczeka i niby zaopatrzony, ale tam wyleczony to nie. A coś więcej, no to od razu jest kasa, ubezpieczyłeś się dodatkowo, masz, i stać się, nie stać się tu, nie ma, idziemy. W związku z tym my też musimy poruszać się w ramach budżetu, w ramach naszych możliwości. Ale już tak na koniec oceniając, naprawdę jeśli chodzi o opiekę zdrowotną w Polsce, to jesteśmy przedmiotem zazdrości niektórych krajów, że wykonuje się dużo, dużo więcej za dużo mniejsze pieniądze i że dużo bardziej się pacjentów dba. A na leczenie do nas przychodzą już i obcokrajowcy, bo stwierdzają, że jednak u nas jest i taniej, i lepiej, i więksi fachowcy są. Więc może coś w tym jest. Panie Wodo, jeszcze krótko, widzę pan Gielenę w szkole, bo to już naprawdę ostatnie pytanie, a może nie widzę. Panie Wodo, korzystajmy z okazji. Mamy tutaj powiatową jednostkę. Powiatową jednostkę Straży Pożarnowej. Niech pan powie, bo wokół nas prowadzone inwestycje, tak, bo Oświęcimy, nowa placówka, nowe tereny inwestycyjne. Czy w najbliższym czasie państwo macie na planie, modernizację, budowę nowej strażnicy w Ogolicach i kwestia tutaj tak samo mówi o placówce Policji Powiatowej. Czy też państwo na ten cel macie jakieś przeznaczone, określone cele, pieniążki? Czy w tym momencie jest to przytrzymana inwestycja, czy w przyszłym roku, czy za dwa lata będzie to realizowane? Znaczy, wojewoda nie ma własnych środków, jakby, natomiast minister spraw wewnętrznych i administracji, jeśli w ustawie budżetowej w załączniku lista zadań inwestycyjnych znajduje się dana strażnica, to wtedy ona poprzez wojewodę te pieniądze przepływają, trochę tak robimy za listomosza, ale tak jest. I z tych planów na rok przyszły, to ja wiem na pewno, że są pieniądze na budowę w Dąbrowie Tarnowskiej. W tamtym roku kończyliśmy Bochnie. Jest Wieliczka, jest jeszcze dwa zadania, chyba Komenda Miejska w Krakowie, która jest jakby na tej liście ujęta, więc na przyszły rok Badowic nie widziałem. Sprawdzę jeszcze raz, ale nie widziałem. Natomiast plany na lata następne to ma komendant, nowa wojewódzka komendant Państwowej Straży Pożarnej. Ja ich nie znam.